fragment wspomnień metropolity Szeptyckiego na temat jego znajomości z bratem Albertem. Wspomnienie opublikowane jest w roku 1934. Szeptycki wtedy jeszcze nie sądzę, żeby był już księdzem, sądzę, że jeszcze nie był, ale nie wiem. I pisze tak. Brata Alberta poznałem w 1887 roku. Już wtedy nosił, dopiero od kilku tygodni, szary habit tercjarzy franciszkańskich. Jeszcze nie taki gruby i prosty, jak w późniejszych latach. Z delikatniejszego, szarego sukna, dosyć elegancko skrojony, na wzór kapłańskiej sutanny z białym sznurem zamiast pasu. Już ten habit wszystkim powiadał, że pan Adam Chmielowski stanowczo chce porzucić świat i poświęcić się na wyłączną służbę Bogu. W świecie jednak bywał i gorąco uczestniczył w dyskusjach artystycznych. Pamiętam na wieczorach u pana Konstantego Przezdeckiego, którego gościnny i zawsze otwarty dom na ulicy Wolskiej zbierał artystów, literatów, krytyków Krakowa, brat Albert dyskutował o zasadach malarstwa. Krytykował bez miłosierdzia starą malarską szkołę, wykazując nielogiczność malowania na przykład rycerzy na polu bitwy w oświetleniu malarskiej pracowni. Jakżeż nasze szako czy zbroi może się odbijać cień krat w oknach pracowni? Pojęcia to były dla starego Krakowa nowe, stawały się przedmiotem gorących bardzo dyskusji. Jedni uważali taką krytykę za straszne zuchwalstwo, inni przekonani stawali po stronie Chmielowskiego. I już zupełnie na zakończenie tej drugiej części powiem, że właśnie Szeptycki tak się przejął tym obrazem, bo zobaczył ten obraz jako obraz Najświętszego Serca Pana Jezusa. Już nie musimy jeszcze raz przypominać, jeżeli to proste, to niech Pani pokaże, bo ja przyznam szczerze, się zawstydziłem, bo od dawna znałem ten obraz i wcale tak nie widziałem, a teraz spojrzeć, to od razu widać, że Najświętsze Serce Pana Jezusa. To włączy się, a ja będę już kończył ten fragment drugi i przejdziemy do trzeciego, mianowicie na rok wcześniej, to znaczy w roku 1886 brat Albert miał swojego rodzaju przeżycie mistyczne, mianowicie spotkał takiego no kompletnie w nędzy znajdującego się człowieka i ogarnęła go z całą oczywistością zobaczył, że w tym człowieku objawia się znieważone oblicze Chrystusa. To później zresztą na pewno za sprawą kardynała Wojtyły znalazło się w modlitwie mszalnej na dzień świętego brata Alberta, prawda? I od tej pory on się zajął swoimi ubogimi, o proszę patrzeć, prawda? Jasne. Z tym, że brat Albert wciąż powtarzał, że coś temu obrazowi brakuje. To wobec tego przechodzimy już do części trzeciej. Brat Albert, sługa ubogich, wzgardzonych i wykluczonych. Właśnie w jednym z kazań kardynał Wojtyła
wypowiedział uwagę, trzeba być bardzo głębokim człowiekiem, żeby taką prostą rzecz zauważyć, umieć to sformułować. Nie byłoby brata Alberta, gdyby przedtem nie było artysty Adama Chmielowskiego. Prawda, że w gruncie rzeczy takie służebne nastawienie wobec sztuki, jego takie traktowanie na serio swojego powołania jako malarza doprowadziło go do tego, że umiał zauważyć owo znieważone oblicze Chrystusa. Bardzo powoli dokonywało się jego wejście w środowisko tych wykluczonych nędzarzy, którzy wcale nie byli skłonni przyjmować kogoś właśnie z tych takich dobrze się mających, którzy chcieliby nam okazać miłosierdzie, prawda? A tutaj mi przychodzą do głowy różne brzydkie słowa, jakimi wtedy tacy dobrodzieje mogli być potraktowani. Przepraszam bardzo, bo w jednym momencie mi się kolejność naruszyła. Mianowicie, zanim on się zajął ubogimi, to miał próbę wstąpienia do zakonu jezuitów, która się skończyła w zakładzie psychiatrycznym. Mnie jako księdzu bardzo często się przydaje ten epizod brata Alberta w szpitalu psychiatrycznym, bo jeżeli uświadomi się, czy to choremu, czy to bliskim chorego psychicznie, że święty Albert też taki epizod miał za sobą, to jest na ogół duża pociecha, prawda, dla tych ludzi. To był rok 1881-82. Leczy się w Krajowym Zakładzie dla Umysłowo Chorych w Kulbarkowie. Ja tutaj pozwolę sobie przeczytać diagnozę, jaka została w tym szpitalu na temat Adama Chmielowskiego. Hipochondria, melancholia, obłęd religijny, lęk, przeczulica psychiczna, dysprazja neurologiczna. Choroba wystąpiła zrazu z licznymi wyrzutami sumienia, potępianiem się, własną trwogą, przed niechybną śmiercią, wiecznym potępieniem, niegodnością należenia do jezuitów. Chory nie ma poczucia choroby psychicznej, małomówny, smutnego usposobienia. To było dla Adama Chmielowskiego trzęsienie ziemi, w wyniku którego dokonywała się taka bardzo, bardzo pozytywna przemiana. Ja tylko tyle powiem, bo czasem zdarza się komuś mówić, że jezuici nie zdali egzaminu, nic podobnego. Brat Albert do końca życia zachował jezuitów w wielkim szacunku, utrzymywał z nimi bardzo dobre kontakty. Tam jezuitów winy nie było żadnej. Natomiast Pan Bóg ze swoim sługą swoje wyrabiał. Ja mam tutaj odnotowane kilka artykułów naukowych na temat, napisanych przez psychiatrów na temat tego, co się stało z bratem Albertem. Profesor Eugeniusz Brzezicki, Schizophrenia paradoxalis socialiter Fausta, Folia Medica Krakowiędzia, profesor Zdzisław Ryn, brat Albert, portret psychologiczny w naszej przeszłości. Pozwolę sobie przeczytać Państwu tylko taką godną zauważenia, uwagę na ten temat
jaką zostawił niedawno zmarły profesor Andrzej Szczepnik. Cóż może medycyna powiedzieć o tak głębokiej przemianie? W końcowej części historii choroby ze szpitala nad Zbruczem na Podolu, gdzie przebywał przez 7 miesięcy, rozpoznano hipochondria, melancholia, lęk, przeczuwica psychiczna i zreasumowano ujmująco w orzeczeniu: u naszego chorego widzimy typowy obraz zadumy. Zapoznawszy się po latach z tą historią choroby, jeden z wziętych profesorów psychiatrii mówił o schizofrenii, inny rozważał depresję, a przecież to tylko metki, które przyczepiamy choremu, aby go zaszeregować do naszych, do znanych nam szufladek z chorobami. Przede wszystkim to wcale nie musiała być choroba. Medycyna niewiele ma tutaj do powiedzenia. Te sprawy pozostają dla niej okryte tajemnicą. Ja wiem, że w takim skrócie to pewnie jest to mowa mało przekonująca, ale problem choroby psychicznej, która nieraz przybiera postać bardzo pozytywnej pracy duchowej, z której sam chory nawet nie musi sobie zdawać sprawy, to jest rzecz warta zauważenia, warta zgłębienia, warta jakiegoś pokazywania różnym ludziom, którzy znaleźli się w takiej sytuacji albo ich bliski.